Witam serdecznie, przed nami tutaj Artur Leśniak, zawodnik drużyny Kamex. Właśnie zakończył się mecz, wielkie derby, wielki hit nad hitami, jak było zapowiadane przed tą kolejką, zwycięzcą tej batalii Kamex. Proszę powiedz, jak wyglądało to spotkanie z twojej perspektywy? No, mecz wcale nie był taki łatwy, jak wynik pokazuje. Udało się nam wygrać, byliśmy lepsi w ataku, więcej goli strzeliśmy, no i tylko tyle. Czy drużyna Gold Team zaskoczyła was czymś? No, oczywiście, no to jest bardzo dobra drużyna, widać, że zgrani. Chłopak, grałem ze sobą dość długo, także wydaje mi się, że zagrali bardzo dobre spotkanie. Jak to jest, że prawie oprócz dzisiejszego meczu strzelacie bramki dwucyfrowe? To nie jest tak łatwe zadanie, żeby tyle bramek pakować rywalom. Jak wy to robicie? O, nie wiem, to tu już trzeba pytać napastników, ci co strzelają. Który u was napastnik najlepszy? No, według statystyk to Piotr Nieć, ale też dużo strzela Paweł Zygmunt, Szczurek, Owsik. Także jest paru chłopaków. Właśnie wymieniłeś kilku chłopaków. Z tego, co zdążyłem zauważyć, was ceni taka jedność drużyny. Widzę, że wszyscy fajnie wysuwają się na pozycję. Gdzie tak trenujecie, że takie rezultaty gry osiągacie? Właśnie, co śmieszne, to gramy pierwszy raz ze sobą. Zbieranina, ale widać, że chłopaki gdzieś grali. No i fajnie się gra. Ostatnie moje pytanie. Jesteście chyba póki co faworytem nie tylko do wyjścia z pierwszego miejsca z grupy B, ale może nawet powalczenia już o całe zwycięstwo Sufix Lidze. No pewnie każdy tu gra, żeby wygrać. Nam na razie to wchodzi na 4 mecze, 4 zwycięstwa, także myślimy wygrać, a co będzie, to zobaczymy. Bardzo dziękuję za wywiad. Dzięki.